Cześć, tu Wacław, Życie Poczciwe, witajcie w kolejnym odcinku recenzji. Dzisiaj legendarna książka, która zaczęła tak jakby ruch poniekąd takiego pozytywnego myślenia, psychologii osiągnięć i tego typu rzeczy, czyli Potęga Podświadomości, Joseph Murphy. Zapraszam. Postanowiłem wrócić do tej książki, ponieważ jest to klasyk z roku 62, czyli już ma dobre 50 lat ponad. I była to jedna z pierwszych książek, które czytałem, jeśli chodzi o te tematy. Bo sięgnąłem po nią jakieś 10 lat temu i to jest ciekawa podróż, jak teraz sobie ją słuchałem. Z dzisiejszej perspektywy, jak na tą książkę reaguję, bo wtedy miałem umysł dość czysty, bo to 17 lat, 16, wtedy gdzieś to się zaczęło i cóż, ta książka tak by pokazała mi, ile jest możliwe, tak by otworzyła mi oczy poniekąd na to, że jest więcej w życiu niż tylko to, co nam się mówi, że tylko to, co wiemy teraz. Tylko mówi w tej książce Joseph o potędze podświadomości, czyli o sile, którą ma nasz umysł, żeby się uzdrowić, żeby coś osiągnąć, żeby być w jakimś związku. Ten umysł podświadomy, zdaniem Josepha, jest najważniejszym czynnikiem, który nas albo sabotuje, albo nam pomaga. Jako, że tą książkę czytałem w wieku 17 lat, no nie miałem dużo punktów odniesienia, jeśli chodzi o to, czy to działa, czy nie. A teraz z perspektywy 10 lat kolejnych, gdy już tą książkę słuchałem znowu i przeżyłem już trochę, to muszę powiedzieć, że ta książka wciąż ma sporo sensownych punktów w sobie. Tym bardziej, jeśli czytałem ostatnio, też tu jest recenzja, możesz sobie zerknąć, Joe Dispenza i Placebo jest w tobie. To jest książka, która mówi o tym, jak z naukowego punktu widzenia podchodzi do takich uzdrowień spontanicznych, tak jakby niewytłumaczalnych przez lekarzy. Albo na przykład mówi o efekcie placebo, który też tak działa. Jeśli chodzi o tą książkę, to ona dużo ma podobnych przykładów tych uzdrowień, że coś uzdrowiło człowieka, na przykład relikwia, która nie była relikwią. Człowiek mocno wierzył, że go uzdrowi i go uzdrowiła. I widzisz, w 52 czy w 62 Joseph no nie mógł tak tego zbadać, jak teraz mógł Joe. On sobie w 62 takie coś założył, takie coś wymyślił i o tym napisał. Tylko na podstawie prawdziwych przypadków z życia. Czyli on zaobserwował, że coś tak działa i to opisał. Ale nie miał pojęcia, jak to działa w organizmie, co się dzieje. Jak, czy zmienia się mózg, czy zmienia się, wiesz, fizycznie organizm. To zostało zbadane przez Joe'a. Także jeśli chodzi o część uzdrowieniową w tej książce, to na pewno jest prawdziwa i na pewno po latach zweryfikowana została, ponieważ to jest prawda, te rzeczy się dzieją i ta podświadomość, czy nieświadomość, czy nadświadomość, jakkolwiek to nie nazwiesz, coś takiego działa, co sprawia, że możesz się uzdrowić po prostu spontanicznie dzięki swoją wiarom. W tej książce akurat Joseph dużo mówi o wierze, o Bogu, o Biblii, cytaty z Biblii. Także jak takie rzeczy cię odrzucają, to od razu ci mówię, że to nie będzie dla ciebie, bo nie da się od tego uciec. W tej książce jest tego mnóstwo. Mniej podoba mi się część, która mówi o takich rzeczach jak myślenie o czymś, żeby to dostać. Na przykład daje tam historię, bo opowiada dziewczyny, która patrzyła się na torebkę w sklepie. Torebka bardzo droga, to tak ją chciała mieć, ale stwierdziła, że nie ma tyle pieniędzy, ale nie będzie się tym przejmować, bo doktor Joseph Murphy powiedział, żeby się tym nie przejmowała w tej chwili. I myślała sobie, będę mieć tą torebkę. Nie myślała, że ją w tym momencie nie stać. No i nagle, ten sam dzień, czy dwa dni później, spotkanie z chłopakiem i on co jej na prezent daje? Tą właśnie torebkę z tego sklepu. Wiara, że tak się rzeczy będą wydarzać, jeśli chodzi o takie osiąganie czegoś, czy zdobywanie czegoś, to nie jest dobra, moim zdaniem. I sprawia, że oddajesz odpowiedzialność tak jakby w coś z góry, żeby się stało i przestajesz działać, przestajesz ty po to iść. A żeby coś zdobyć, to ty musisz iść. Ty musisz robić i ty musisz działać. Nie wystarczy pomyśleć o torebce, żeby ci ktoś ją dał. Pomyśleć o samochodzie, żeby się pojawił. Owszem, te afirmacje, czy taka zmiana światopoglądu, jeśli chodzi o myślenie o pieniądzach i myślenie o bogactwie, bo dużo też o tym mówi, w sensie jak jesteśmy nastawieni do tego, że od razu, wiesz, podświadomie kojarzysz bogatego z oszustem, kojarzysz bogatego z jakimś kłamcą, kojarzysz tego, co ma dużo pieniędzy, z takim człowiekiem, który się chce nachapać, który tak jakby jest nie na żart, jest
są negatywne konotacje, jeśli chodzi o pieniądze. I to trzeba zmienić w swoim życiu, w swoim nastawieniu. I żeby to zmienić, no, trzeba nad tym popracować, właśnie jeśli chodzi o myślenie. Tylko, że sama zmiana myślenia nie wystarczy. Nie wystarczy wyobrażać sobie to lepiej. Nie wystarczy jednak być już myśleć pozytywnie o milionerach, a nie jako o oszustach. Bo trzeba to połączyć z działaniem. I to jest najważniejsze, i to jest czego brakuje w tej książce. Podobnie jak w książce o sekrecie. Jeśli nie działamy w stronę tego, co chcemy osiągnąć, no to żadne myślenie moim zdaniem nie pomoże. I mimo, że czasem spadnie ci jakaś torebka, o której myślałaś, bo ktoś ci ją da, to ostatecznie czy nie lepiej byłoby zrobić coś, żebyś ty mogła sobie kupić tą torebkę, żebyś ty mogła sobie kupić samochód, żebyś ty mogła żyć tam, gdzie chcesz i tak, jak chcesz. Samo myślenie nie wystarczy. Język w tej książce jest trochę taki infantylny, bardzo naiwnie tak by to wszystko brzmi z perspektywy czasu. Wiesz, jak to 40 lat temu, to super, szapoba, świetna książka. Podobała mi się i łykałem to i też tak myślałem, tak? Też tak myślałem naiwnie, infantylnie. Ale z perspektywy czasu człowiek trochę przeżył i teraz wrócił do tej książki po 10 latach, to męczyłem się trochę, jeśli czytałem ciągle o tym, jak Bóg może wszystko mi dać, bo wszystkiego jest bardzo dużo i podświadomość trzeba zaprogramować i dostaniemy to, będziemy zdrowi, będziemy w związku, będziemy wszystko. Tak by jedyna zmiana, jaką on tutaj od ciebie wymaga, to zmiana myślenia, to relaks i myślenie o tym, żeby być jednak bogatym, żeby być zdrowym, żeby być w szczęśliwym związku. A tak jak wcześniej wspomniałem, no w ogóle nie mówi o tym, że trzeba też ruszyć w tym kierunku. Kolejny przykład kobiety, która zmarł jej mąż, wdową była, no i zwierzyła się doktorowi Josephowi Murphy'emu. No chciałabym być w związku znowu. No i on jej mówi, to musisz mocno myśleć, żeby takiego właśnie mężczyznę, jakiego chcesz przyciągnąć, chrześcijanina dobrego i wiesz, i te sprawy. No to zaczęłam się modlić, negatywne myśli odrzucałam, no i słuchajcie, poznałam gościa gdzieś tam w warzywnym. Tydzień się podspotykaliśmy i mi się oświadczył. Takie historie można opowiadać, wrzucać do książki. No nie da się tego sprawdzić, no i nie widzę, żeby to było zbyt realistyczne, ale widzę tu ten problem, że jak to przeczytasz i zaczniesz tylko myśleć o byciu w związku i będziesz czekać, aż jakiś pan z warzywnego ci się oświadczy po tygodniu, no to moim zdaniem to średnio wyjdzie, bo jeśli chce się być w związku, chce się mieć partnera, trzeba wyjść do ludzi, trzeba szukać, trzeba poznawać nowych ludzi, trzeba być proaktywnym, a nie tylko pasywnie siedzieć i czekać, aż spadnie z nieba idealny facet warzywny mi się oświadczy po tygodniu. Bo to się nie zdarzy być może dla ciebie. Tam dla babki się zdarzyło, ale dla ciebie może się nie zdarzyć. Może nikt ci nie da tej torebki, co chcesz, jak tylko o niej pomyślisz. Może nikt ci nie da samochodu. Moim zdaniem to jest wszystko połączone. Nie może iść samo myślenie bez działania. Nie może, czy działanie samo może iść, ale też to wtedy będzie chaos. Nie będzie kierunku, nie będzie celu. Nie będzie idei żadnej, kto temu przyświeca. Dlatego dobrze też tą książkę sobie przeczytać mimo wszystko. Mimo tych wad, mimo tej archaiczności i tego języka, którym jest napisana. Bo są w niej rzeczy, które mogą ci się przydać. Są w niej rzeczy, jest w niej taki inspirujący ton, który podnosi na duchu. Może tego akurat też potrzebowałem, dlatego tak dobrze mi się tą książkę nawet czytało. Mimo, że tak mówię, z niektórymi sferami trochę się mniej zgadzam, trochę więcej z niektórymi ideami, no ale podsumowując, nie jest to książka dla każdego. Powiedziałbym, że jeśli potrzebujesz takiej może inspiracji, takiego podniesienia na duchu i takiej trochę naiwności, że to, co chcesz zrobić w życiu, to ktoś ci powie, że możesz, że to jest do zrobienia, to możesz sobie przeczytać. To możesz sobie przeczytać i coś takiego ci to da, ale zachowaj trochę sceptyczny umysł, jak to czytasz, i zweryfikuj niektóre informacje i zastanów się nad tym i przede wszystkim nie bądź pasywny, tylko aktywny, jeśli chodzi o te rzeczy, które chcesz zrobić. Połącz je z tym stanem umysłu, połącz je z tą potęgą podświadomości, o której Joseph Murphy mówi, i wtedy coś się zacznie dziać. Wtedy
trybyki zaczynają się ruszać, zegar zaczyna tykać i coś się dzieje w życiu. 7 na 10 daję temu klasykowi. Tylko tyle, albo aż tyle, bo sądziłem, że będzie gorzej, szczerze mówiąc. Byłem nastawiony, że to jest taka książka, która, z której już nic nie wyciągnę i która po latach wyblakła i że jest już dużo lepszych rzeczy, że nie warto na nią poświęcić czasu. A jednak poświęciłem trochę tego czasu i warto było. Może dla Ciebie też będzie warto. Dzięki Wacław, życie poczciwe. Zasubskrybuj Afryce, zobaczysz nowy film. Nowy film w poniedziałek. Nowy film w piątek lub w sobotę. Ostatnio najczęściej w sobotę, także wpadaj w sobotę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Hej!